Porozmawiamy o frankowiczach. Zdecydowanie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Paweł, co my tak naprawdę wiemy po wyroku TSUE z 15 czerwca? Banki nie mogą się domagać od frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału? Dokładnie tak. No, dla mnie jako dla adwokata w ogóle nic się nie zmienia, ponieważ też od początku twierdziłem, że absolutnie strony muszą tylko sobie zwrócić to, co sobie świadczyły, wyłącznie przy unieważnieniu umowy. A wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dzisiaj to zdecydowanie potwierdził. Także wszyscy się z tego cieszymy, przede wszystkim cieszą się nasi klienci, ponieważ no już mamy 10 spraw, gdzie naszych klientów pozwał bank o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, tylko że sądy zdecydowanie zawiesiły to postępowanie, czekając właśnie na wyrok TSUE i na rozstrzygnięcie ich spraw frankowych. Paweł, reprezentujesz Polskie Centrum Pomocy Frankowiczom. Jesteś dzisiaj w kolorze zielonym. Czy to oznacza, że jeżeli decydujemy się na sprawę z bankiem, wypowiadamy wojnę z bankiem, ponoć 95% spraw obecnie kończy się sukcesem dla klientów. Powiedz, czy ten kolor nadziei to graniczy z pewnością, można powiedzieć? Kolor nadziei, tak, zdecydowanie graniczy z pewnością. Są takie dane bardzo stare, tak, a to jest z całego rynku, ponieważ u nas w kancelarii, a dotychczas przeprowadziliśmy zakończonych 76 spraw frankowych, każda zakończyła się unieważnieniem kredytu, więc można powiedzieć, że u nas w kancelarii to jest 100%. 100%. Tak? Mamy jeszcze 17 wyroków, które są prawomocne. Doszło do pięknego rozliczenia z bankiem, oczywiście fajnego dla klientów, oraz wykreślenie, co dla nich było najważniejsze, wykreślenie z hipoteki na nieruchomości, gdzie był wzięty właśnie ten kredyt. Więc tak, zdarzają się sytuacje, w którym frankowicz może przegrać. To jest coś do błędu statystycznego, myślę, obecnie, szczególnie po tym wyroku TSUE, gdyż ludzie rzeczywiście obawiali się tego, że no, kolejny raz pójdą do sądu, do tej niezbyt sympatycznej instytucji, gdzie widzieli gdzieś w telewizji, że tam jest nieprzyjemnie, a tam jest genialnie, tam jest cicho, tam jest spokojnie i tak jak my tutaj rozmawiamy, nikt nikomu nie wchodzi w głos. A jeżeli ktoś wchodzi w głos w czyjej stronie, no to sąd ma taki ładny motek i od razu robi swoje. Poza tym mamy specjalistów, którzy się zajmują naszymi tematami, takimi jak Paweł, więc nie ma co się przejmować. A co mamy zrobić? Mamy kredyt we frankach i chcemy ten kredyt we frankach podważyć. Idziemy do ciebie i jak odbywać cała procedura? Procedura tak, no my musimy najpierw sprawdzić, czy rzeczywiście ta umowa ma niedozwolone zapisy. Więc my to sprawdzamy, rozmawiamy z klientem odnośnie wszystkich ryzyk, które mogą się pojawić w czasie procesu, z tym, że no, mieliśmy dwie sytuacje, w których no, zdecydowanie odmówiliśmy tego, gdyż naszym zdaniem nie było tam żadnych klauzul niedozwolonych, bo umowa była doskonale napisana, tak? Ale to były stare umowy, to było około 2000 roku z ING Banku Śląskiego, pan pamiętam, gdzie rzeczywiście nie można się było nic przyczepić, ale inne już umowy, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o zadłużenie, to jest tam sky is the limit, bo bank sobie zagwarantował to, że no on może sobie ustalić kurs franka szwajcarskiego jakikolwiek chce. I może to być 10 zł, może to być 20 zł, jak frank stał po 3,40, to mógł sobie zrobić, że będzie to 5 zł. A ty kliencie płacz i płacz. A ty kliencie dokładnie. I na tym, to polega. Nie polegało też to na tym, że widziały gały, co brały, no bo oczywiście frank szwajcarski mógł rosnąć. Okej, mógł rosnąć, jak najbardziej, ale to bank sobie jeszcze dodatkowe z tego korzyści wyciągnął, że na rynku stoi po 3,40, ale my damy 5. I co nam, frankowiczu, zrobisz? I dlatego taka linia orzecznicza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz naszych poprzednich sądów.
no bo ja tylko jestem takim szarym, zielonym adwokatem, który wskazuje tylko drogę, a jednak kto wydaje wyrok? Sądy. Ile w takim razie trwa rozprawa, ile tę nadzieję w sobie trzeba pielęgnować? Tak, różnie trwają. Mhm. Nasz najszybszy wyrok frankowy to był w 3 miesiące. Tak samo zabezpieczenie, które dostał nasz klient, to też były 3 miesiące. Od chwili, kiedy dostaliśmy tą sprawę, to po 3 miesiącach klient już nie płacił rat kredytowych, ponieważ sąd zabezpieczył mu w taki sposób powództwo, że już więcej nie musi płacić rat kredytowych do zakończenia postępowania. Więc to jest naprawdę fantastyczna droga. Postępowania trwają, tak jak mówię, najszybciej 3 miesiące. Najdłużej jeszcze się ciągnie od 2018 roku, ale już przeszliśmy tam do Sądu Okręgowego w Rybniku. Już jesteśmy po 2 rozprawach i zaraz będziemy mieć wyrok. I prawomocny wyrok uzyskaliśmy najszybciej w tym roku w 9 miesięcy. Także coś... sądy działają sprawnie. To już na koniec, ile można tak naprawdę zyskać, wygrywając taką sprawę w sądzie z bankiem? No, bardzo dużo. Tak jak dzisiaj jesteśmy na lotnisku w Pyrzowicach, tak zdecydowanie można sobie pojechać na wycieczkę albo kupić, i to nie raz, albo kupić jakąś nieruchomość za granicą. Jeżeli ma się kredyt około w granicach 300 tysięcy złotych, spłaciło się już do tej pory, jak wzięło się kredyt w 2008 roku, 350-370, to kredytobiorca otrzymuje od banku około 50 albo 70 tysięcy złotych i ma po kredycie. I to jest też, ważne, że jak ma ten kredyt obecnie na 30 lat, zapłacił 350 bądź 370 tysięcy złotych, ma jeszcze do spłaty 330 kolejnych samego kapitału, to już nie musi płacić w ciągu tych 15 lat tych 330 tysięcy. Do tego bank mu wypłaca te 70 tysięcy i jeszcze do tego, żeby było mało, klient otrzymuje odsetki ustawowe za opóźnienie, 12% w skali roku od kwoty, którą zapłacił do tej pory. Czyli jak ma 350 tysięcy, to w ciągu roku 12% od tej kwoty, czyli jest to zacna suma 36 około tysięcy złotych w skali roku. A jak postępowanie może trwać 3 lata, no to już jest około 100. Brzmi niesamowicie. Brzmi jak dobry biznes mieć taki kredyt. Dokładnie. Sam bym chciał taki mieć, ale niestety nie mam. No. Także... Nic ino brać. Tak, ale już niestety takich kredytów nie udzielają. Nic ino brać, tak. Po prostu wiesz, sprawy w swoje ręce i dokładnie. Działać. Dokładnie. Paweł, dzięki, że tutaj dzisiaj do nas przybyłeś i za wyjaśnienie całej sprawy.